Gościem Kuriera Ostrowskiego jest Jakub Kaszuba, prezes ARGT Rebut KPR Ostrowi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, zaczynamy od dość zaskakującej informacji, bo myślę, że wszystkim kibicom wydawało się, że wasz skład na nadchodzące rozgrywki jest zamknięty. Tymczasem w ostatnich dniach poinformowaliście o dość zaskakującym transferze. Co się w takim razie stało, że postanowiliście jeszcze poszerzyć kadrę? Taki troszeczkę last minute w ostatniej chwili, bo już okres przygotowawczy się zaczął. Decyzja nie była przypadkowa, ponieważ my gdzieś tam w kuluarach wraz z zarządem i z sztabem trenerskim poszukiwaliśmy już od dłuższego czasu zawodnika. Parę nazwisk się już przez nasz klub przewinęło, ale niestety nie udało się zakontraktować zawodników, których wtedy chcieliśmy. No ale poszukiwania trwały dalej i udało się w piątek dogadać się z Igorem i w poniedziałek już był w Polsce i odbył pierwsze testy medyczne oraz pierwszy trening. No i już możemy śmiało powiedzieć oficjalnie, że Igor jest zawodnikiem naszego klubu na najbliższy sezon. No właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, Igor Krivokapić to jest nowy zawodnik ostrowskiego klubu, pochodzi z Czarnogóry. Jak długo go obserwowaliście i co on może wnieść do gry ostrowskiego zespołu? Obserwacja nie była długa, bo tak jak powiedziałem, to był taki spontaniczny transfer do naszego klubu, ponieważ my w zeszłym tygodniu dostaliśmy jego wideo od menadżera i my tak działamy akcja-reakcja, odpowiadał trenerom, odpowiadał gdzieś tam naszej wizji, a naszą wizją było przyspieszenie gry na środku rozegrania. Między innymi Igor, jak i Daniel Reżnicki mają przyspieszyć grę. Daniel gra w ataku i w obronie, czyli zaoszczędzimy czas na zmiany atak-obrona, a Igor typowo będzie zadaniowiec, by przyspieszyć grę w ataku naszej drużyny. Ale rozumiem, że teraz już żadnych niespodzianek nie będzie, kadra jest już definitywnie zamknięta. Tak, już teraz definitywnie i oficjalnie możemy powiedzieć, że skład na nowy sezon Superligi jest zamknięty, żadnych już niespodzianek ani nowych twarzy, mamy nadzieję, nie będzie. To jest jednak sport, my też ten transfer wzięliśmy między innymi ze względu na to, że po prostu pod koniec zeszłego sezonu Kamil Adamski między innymi doznali kontuzji, gdzie w ostatnich kolejkach już nie grał. Jakieś mikrourazy czy większe były również na innych pozycjach i to też się troszeczkę zabezpieczamy, by mieć komfort, ponieważ wchodzi faza play-off i play-out, więc sezon będzie dłuższy. Wolimy mieć komfort psychiczny, że jakby odpukać komukolwiek się stało coś podczas sezonu czy pod koniec sezonu, będziemy mieli alternatywę na środku rozegrania, czyli na pozycji, na której będzie grał Igor. W porównaniu do ubiegłego sezonu tych zmian w składzie, w kadrze nie było zresztą zbyt wiele, bo pan zapowiadał, że żadna ewolucja was nie interesuje po tym pierwszym sezonie, że zmiany będą ewolucyjne, ale jakby mógł pan powiedzieć, co po tych zmianach może się zmienić w grze ostrowskiego zespołu, jak teraz ona będzie wyglądać, w czym ta drużyna ewentualnie może być lepsza od tej, którą dysponowaliście w poprzednim sezonie? Zmian, tak jak już powtarzałem, nie było dużo ze względu na to, że wielu zawodników w zeszłym roku podpisało kontrakty na 2 lata, czyli poprzedni sezon i ten, który się zbliża coraz większymi krokami. Na pewno chcemy przyspieszyć grę, tak jak już wspomniałem. Przyszedł też Krzysiu Łyżwa, który jest doświadczonym zawodnikiem Superligi i odciąży też troszeczkę Marka Szperę, ponieważ też to jest lewa ręka. No i mamy nadzieję, że nasza gra to będzie szybsza, no i będzie fajne połączenie
kolejnych doświadczonych, bo Igor też jest już doświadczonym 30-letnim zawodnikiem, który zagrał już w paru krajach w swojej karierze z piłką ręczną. Będzie miał też inne spostrzeżenie, ponieważ my w większości bazowaliśmy w zeszłym sezonie, w większości, w 100% na Polakach. W tym roku już się troszeczkę to zmieniło i mamy nadzieję, że po prostu gra będzie szybsza, dojrzalsza i w momentach, gdzie nieraz ręka się zawahała u mniej doświadczonych zawodników, dlatego że zaczynała się dla nich to przygoda z Superligą, będzie to doświadczenie wkradało się coraz częściej i będzie ono coraz większe. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęliście w połowie lipca. Proszę powiedzieć, czy trenujecie w komplecie, czy już wszyscy na pełnych obrotach, bo pamiętam, że kiedy zaczynaliście, to mówił pan, że dwóch zawodników jeszcze kończyło rehabilitację po niedawnych urazach. Jak jest na dzisiaj? Na razie nic się nie zmieniło, tak jak już rozmawialiśmy, gdy rozpoczął się okres przygotowawczy. Kamil Adamski będzie prawdopodobnie gotowy w 100% dopiero na ligę, gdzieś przed ligą dopiero zacznie wchodzić w trening na 100%. Krzysiu Misiejuk według naszych lekarzy i fizjoterapeutów naszej drużyny powinien być gotowy na pierwszy tydzień sierpnia. A reszta zawodników jest, trenuje i jest gotowa w 100%. Za wami już pierwszy sparing w Piotrkowie Trybunalskim. Jak pan go ocenia? No pozytywnie, no wynikiem. No, wynik zawsze cieszy, ale sparing to wynik jest drugorzędną sprawą. Oczywiście zawsze wychodzimy, czy to jest sparing, czy to jest liga, czy to jest turniej. Zawsze wychodzimy wygrywać, ale po rozmowie z trenerem zadowalające jest to, że pewne założenia taktyczne, nowe zagrywki i zapoznanie się i obycie się z nowymi zawodnikami wyraził się trener Maciej Nowakowski oraz Rafał Stępniak w pozytywnym sensie znaczeniu. Byli zadowoleni. Więc uznaję ten sparring za udany, ale to jest pierwszy sparring, to jest tylko i aż sparring. Najważniejsze, że wszyscy wrócili w zdrowiu i przygotowujemy się dalej do ligi. Dodajmy, że te sparingi w tym okresie przygotowawczym będziecie grać głównie na wyjazdach. Skąd taka decyzja? Po pierwsze, decyzja jest pokierowana od sztabu trenerskiego. Tak się pomawiali ze sparring partnerami z innych drużyn. Druga rzecz to organizujemy trzecią edycję turnieju zimą o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek. I duża część drużyn, u których gramy teraz na wyjeździe, przyjeżdżają do nas na turniej. To po prostu jest na zasadzie wymiany. My nie organizujemy żadnego turnieju w okresie letnim, robimy go zimą, więc my jedziemy w tym momencie do naszych przeciwników, sparring partnerów, a oni w większości przyjeżdżają do nas w styczniu na turniej. Cały czas trwa też sprzedaż karnetów na nowy sezon. Po pierwszych dniach sprzedaży mówił pan o imponujących wynikach. Zdaje się, że tych karnetów rozeszło się wtedy ponad 400. Jak licznik wygląda na dzisiaj? No i na jaki rezultat tutaj pan liczy do startu ligi? Na chwilę obecną wczoraj spoglądałem, to bodajże było 860 karnetów sprzedanych, czyli jeszcze więcej jak w pierwszym tygodniu. Cieszymy się z tego niezmiernie, ale to zainteresowanie nadal jest, nadal ludzie dzwonią, pytają. No i cieszy nas to niezmiernie, im więcej sprzedamy, to będziemy mieli dowód na to, że ten sezon poprzedni, gdzie mieliśmy znakomitą frekwencję, będzie pobity i zagwarantowany, z czego się niezmiernie cieszymy, ponieważ no, kibice dla nas są ósmym zawodnikiem, nieraz ponieśli naszych zawodników do zwycięstwa w ciężkich chwilach, a nawet bardzo ciężkich. No i chcemy powtórzyć to, żeby mówiono o Ostrowie, że to jakość jest dodana do ligi i że to jest prawdziwe święto piłki ręcznej w Czajemka Arenie Ostrów.
No i tego się trzymamy i liczymy na to, że jeszcze jest okres urlopowy, jeszcze ci, co nie zdążyli zakupić, jeszcze kupią te karnety i ta sprzedaż jeszcze się powiększy, choć szanujemy bardzo to, co jest obecnie, bo jest to nieporównywalna ilość sprzedanych karnetów co do poprzedniego sezonu. Rozumiem, że podtrzymuje pan, że celem, planem, marzeniem byłoby to, żeby połowa hali była zapełniona przez karnetowiczów. Tak, to jest taki nasz cichy cel i marzenie. Wiadomo, apetyt wzrasta w miarę jedzenia, jak i z wynikiem sportowym, tak i organizacyjnym. Jeżeli to by się udało, to będziemy bardzo zadowoleni, to nam się marzy i tego bardzo chcemy, ale wiemy, że Ostrów Wielkopolski czuje tak sport, że mimo, że sprzedamy, czy to będzie 1000, czy to będzie 1200, czy 900 karnetów, i tak wiemy, że gdy przyjdzie pora na mecz ligowy, to i tak zapełnimy 3MK Arenę Ostrów w pełni. No właśnie, sezon startuje 30 sierpnia, zaczynacie w 3MK Arenie Ostrów meczem z Górnikiem Zabrze. Czy dla pana terminarz w ogóle ma znaczenie? To z kim się gra, kiedy się gra, czy jest to zupełnie nieistotne? Wydaje mi się, że nie ma to znaczenia, bo obojętnie kto przyjedzie, czy gdziekolwiek jedziemy wygrać i taki jest cel naszej drużyny i ogólnie cel sportowców, więc nie ma co za bardzo patrzeć na terminarz, czy na dzień dobry dostajemy brązowego medalistę, czy trochę słabszą drużynę. Moim zdaniem jest tak wyrównana liga, ponieważ śledzimy inne kluby, że się wzmacniają. Więc tutaj nie ma moim zdaniem absolutnie różnicy, czy w pierwszej, drugiej, trzeciej kolejce przyjadą potęgi, czy drużyny, które plasowały się na wyższych miejscach w zeszłym roku, czy to będzie Beniaminek, czy to będzie przedostatnia drużyna, ze względu na to, że z każdym trzeba wygrać, każdy punkt się liczy, ponieważ wchodzą play-offy, tak jak wspomniałem, i zajęcie miejsca jak najwyższego w rundzie zasadniczej będzie bardzo ważne, więc my musimy wyjść i tak samo jechać do przeciwnika, wygrywać i wyrywać jak najwięcej punktów, więc tutaj dla mnie absolutnie nie ma różnicy terminarz, czy to się spotkamy z kimś we wrześniu, czy w październiku, i tak będzie się trzeba z danym przeciwnikiem spotkać, więc to nas nie ominie, nie uciekniemy od tego, więc tak jak liga ułożyła terminarz, że jesteśmy z niego zadowoleni, zawsze mogłoby być lepiej, ale nie ma co narzekać, nikogo się nie boimy. Nie możemy się już doczekać 30 sierpnia inauguracji sezonu w 3MK Arenie Ostrów. Mam nadzieję przy pełnej hali i mamy nadzieję, że jak urwaliśmy punkty w tym sezonie, który się skończył brązowemu medalistowi i u siebie, i na wyjeździe, tak uda się tym razem, ale to jest sport, więc założenia trzeba mieć, ale parkiet nas zweryfikuje. Już na koniec ostatnie pytanie. Co uzna pan za sukces ostrowskiego zespołu w nadchodzącym sezonie? Sukcesem na pewno będzie minimum play-off, ponieważ zakończyliśmy na 9. miejscu poprzedni sezon nasz historyczny i jako Beniaminek. To będzie na pewno sukces, awans do play-off, ponieważ play-outy mogą przynieść różne historie. Zależy, na którym miejscu dana drużyna zakończy rundę zasadniczą. Im niżej, tym trudniej, bo mecze na wyjazdach, dochodzi 5 meczów wtedy i to już się zaczyna nerwówka, to już będzie końcówka sezonu, kontuzje, mam nadzieję, że nie u nas, ale wszędzie mogą się zdarzyć i mocno celujemy w play-off. Wiadomo, tak jak wspomniałem, im wyżej zakończymy rundę zasadniczą, tym lepiej dla nas, ponieważ no, drabinka pokazuje to, że no ósma drużyna z pierwszą, siódma z drugą, szósta z trzecią. No jakbyśmy skończyli na ósmym, no to gramy wtedy prawdopodobnie z potęgami europejskiej piłki ręcznej, czyli z Kielcami lub z Płockiem. Od trzeciego miejsca w dół wszystko się może wydarzyć, pokazał to ten sezon, ale jeżeli się nie uda być wyżej niż ósme, siódme miejsce, zawsze z tych miejsc jeszcze są dodatkowe mecze o piąte, ósme miejsce, wtedy też wszystko może się wydarzyć.
zakończając rundę zasadniczą na 8, można skończyć na 5, więc to tak czy tak będzie sukces. Minimum dla nas jest to playoff. Co więcej, to tylko na im plus i tylko na pozytyw funkcjonowania naszej drużyny i naszego klubu w Superlidze. Ja w takim razie życzę realizacji wszystkich celów, planów. Naszym gościem był Jakub Kaszuba, prezes Arget Robótka PR Ostrowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.